Hej Eskimoski! Dzisiaj omówimy dwie rzeczy, czyli trochę o Paralives oraz o koniach w The Sims 4, na które wielu z nas ma ogromną nadzieję. Więc zostań do końca, subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, a jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to i taką opcję tutaj znajdziesz. A teraz do dzieła! O Paralives jest ciągle głośno i twórcy zarzucają nas informacjami o tym, nad czym pracują. Tym razem pochwalili się tym, jak działać będzie Pathfinding, czyli to, w jaki sposób będą znajdować drogę nasze postacie do celu, do którego chcemy, aby się wybrały. Jak zwykle, wygląda to wszystko bosko i chwała im za to. Niestety, zdradzili nam przy okazji coś, co może wielu z nas zasmucić, bo na ten moment ta gra planowana jest tylko na komputery z systemem Windows lub Mac, czyli osoby z konsolami nie będą mogły się nią cieszyć, ale kto wie, może w przyszłości się to zmieni. Przejdźmy teraz do prawdopodobnie ciekawszej dla większości z Was informacji. Konie w The Sims 4. Ktoś na Twitterze pokazał odpowiedzi twórców Simsów na TikToku na zapytania o konie. Ktoś spytał: hej, mam pytanie, czy kiedykolwiek w grze będą konie? Wielu ich zwolenników bardzo by się z tego ucieszyło. Na co The Sims odpowiedziało niejednoznacznymi emotkami. Na zwykłe cześć odpowiadają emotkami z kowbojskimi kapeluszami, a na wiadomość, która brzmi "dajcie nam konia", wysyłają emotkę z nimi. Czy faktycznie planują zrobić coś w tym kierunku, a może tylko nas podłudzają? Tego niestety nie wiemy. Ja ze swojej strony wątpię, że dodadzą konie, chociaż nie ukrywam, że o tym marzę, ale skoro już tak niejednoznacznie odpowiadają, to może coś w tym faktycznie jest? Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o całej tej sytuacji, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć!